Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie. Tak jak wspominałem jakiś czas temu na moim Instagramie, pora wracać na YouTube i tak też zaczynamy od tego, że Wam pokażę Mercedesika, którego zakupiłem w czerwcu. Prosiliście o ten film, rzecz jasna, na samym początku czy wrzucę. No i nadszedł ten czas. Od razu mówię, nie przymasowałem, tylko po prostu na kamerze tak wygląda, patrząc od dołu. Człowiek trzyma się swojej wagi spokojnie. A więc tak. Mamy Mercedesika zakupionego w czerwcu. Trochę wieje, więc zaraz ucieknę do kabiny. W międzyczasie musieliśmy zmienić opony z przodu. Były jeszcze oryginały. Tył mamy wymieniony. No, tak samochód wygląda. Tak wygląda. Tutaj nad kole szofer gdzieś zgubił. Trzeba będzie kupić nowe. Tak wygląda Mercedesik. No niestety nie umyty. Spontaniczna akcja, zjechał wczoraj wieczorem. Szybciutko wchodzimy do środka. A więc tak to tu się, proszę Państwa, przedstawia. No tą kabinę też znacie, bo no kto jak to, ale widzowie YouTube'a, naszych kanałów dobrze rozpoznają, co to za fura. Tak to się tutaj przedstawia. Nic specjalnego, no ale jest. Co tutaj więcej pokazywać? Lustereczko włączymy. O, kamery. Wszystko jest tak jak było. Autko aktualnie ma 519 tysięcy najechane. Jak kupiliśmy, miało niecałe 500. No i tyle, proszę Państwa. Nic więcej tutaj nie ma sensu dopowiadać. Mamy Mercedesika. To jest pierwszy i jedyny, tak samo pierwszy i jedyny będzie to zakup używanego prawdopodobnie. Nigdy nie mów nigdy, ale myślę, że na tym po prostu zaprzestaniemy. Znaczy, na tym zaczęliśmy i na tym skończymy. Jako używany pojazd, no chyba, że gdzieś byśmy, wiecie, byłaby taka potrzeba. Nie wiem, na kraj czy coś. Także tak to się przedstawia. Następny materiał już wkrótce pokażę Wam, oczywiście, jakie inne pojazdy zakupiliśmy, co się dzieje, no wszystko tak to kiedyś miało miejsce. Będę chciał Wam opowiadać na bieżąco i de facto chciałbym, żeby te filmy też pojawiały się regularnie. Także pozdrawiam Was serdecznie i jesteśmy w kontakcie. Elo.